Fonoi Polska na targach, na 20 targach film, wideo, foto pokazuje dużo różnych urządzeń, lamp do oświetlania, ale też jest coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. Miecz świetlny. Tak, mamy miecz świetlny. Co prawda tutaj musieliśmy go okiełznać, mamy założone jeszcze klapki na niego. Żeby się nie pociąć. Żeby się nie pociąć, żeby tej energii, że tak powiem, zaoszczędzić troszeczkę. Natomiast tak jak wspominaliśmy w poprzednich wejściach, to oświetlenie LED-owe jest bardzo popularne i jest coraz bardziej niestandardowo używane podczas oświetlania scen. Właśnie, do czego taki miecz świetlny może służyć? Gdzie go możemy wykorzystać? Tak naprawdę ograniczeniem będzie tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Bo ja sobie wyobrażam, że taki miecz świetlny możemy na przykład w bardzo prosty sposób umieścić gdzieś na tyłach planu, podświetlić, szczególnie w małych pomieszczeniach, na małych przestrzeniach, jakieś ścianki czy kontry, ale na przykład też świetnie się sprawdzi do ciekawego oświetlenia portretu, to znaczy jeżeli w portrecie potrzebujemy blik wokół jakiś ciekawy, na przykład kocie oczy z paseczkiem. Do tej pory mogliśmy to robić stripem, czyli cienkim softboxem na lampie błyskowej, a teraz możemy to zrobić takim mieczem świetlnym. W różnych konfiguracjach uzyskiwać różne kształty odbicia wokół. Na przykład. Dobra, i tutaj mamy zasilanie z baterii. Tutaj mamy zasilanie ze standardowego akumulatora NPF-owego. Możemy również zasilać ten miecz z sieci elektrycznej poprzez zasilacz. No, oczywiście wygodniej jest go użytkować z akumulatora, bo jest on bardziej przenośny. Może zdejmijmy go na chwilkę z tego uchwytu. Uchwyt też dosyć ciekawy właśnie do tworzenia różnych kształtów. Krzyżowy możemy zapiąć na przykład 4 takie miecze i z nich kombinować. Lampka bardzo prosta, że tak powiem, w obsłudze. Ma do wyboru 4 najbardziej popularne temperatury barwowe. 3200 kelwinów, 5000, 5600 i 8000. Odwrócę, żebyśmy jakoś tak po bożemu to czytali. Płynna regulacja energii, świecenia. Ciekawostka, jeżeli mamy kilka takich mieczy świetlnych, możemy je połączyć w 3 grupy. Dzięki czemu, jeżeli one znajdują się w tej samej grupie, z jednej lampy możemy sterować pozostałymi, aby one były sterowane, że tak powiem, w całości. I to, co jest w komplecie, wrota są opcjonalne. W komplecie jest akumulator. A to akurat cenna rzecz. Tak, to jest fajnie rozwiązane, że jest to w komplecie. Jest też zasilacz, także mamy 2 źródła zasilania już w komplecie. I co jeszcze śmiesznego, to jest rzecz bardzo może, nie wiem, no nie wiem jak to nazwać, no coś z pierdółka, nazwijmy to tak bardziej kolokwialnie. Uchwyty do łączenia tych lamp, żebyśmy mogli je łączyć na przykład w panele świetlne. Jeżeli mamy 4 takie lampy, po połączeniu ich mamy całkiem sporej wielkości panel. Jeżeli je zepniemy w jedną grupę, tak jak wspomniałem, mamy możliwość sterowania, tak jak w panelach, o których rozmawialiśmy w poprzednim wejściu, z jednej lampy całym panelem. Tworzy się nam taki jeden duży panel świetny. Dzięki temu mamy większe możliwości, ilość światła tak naprawdę. No dobra, LED 17W, LED bar 17W, dostępny już. Oczywiście dostępny w naszym. Jaka jest cena? 612 netto, czyli jakieś 800 zł brutto. Okej, okay. No dobra, czyli nie tylko dla fanów Gwiezdnych Wojen, ale ci też będą mieli kupę zabawy z tego. Zapraszamy do studia, a za chwilę jeszcze pewnie będziemy z Łukaszem rozmawiać.